Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj wyjątkowo w poniedziałek się z Wami widzę. A to dlatego, że w piątek bardzo źle się czułem i nie chciałem Wam fundować mojego złego samopoczucia i nie chciałem, żeby to w jakikolwiek sposób wpłynęło na jakość mojego nagrania, dlatego postanowiliśmy razem z Krzyśkiem przełożyć to na poniedziałek. Mam nadzieję, że mnie słychać, mam nadzieję, że mi widać. Proszę tutaj o słowo na poniedziałek. Czy wszystko jest w porządku? Nic nie widzę, nic nie słyszę, ale rozumiem, że zrobiłem chyba wszystko, co miałem zrobić technicznie. Także proszę o informację jeszcze. Czy to chodzi? Chodzi, widać i słychać. Radio Mariusz potwierdził. No to dobra, no to lecimy. O, mój zegar trochę z opóźnieniem się odezwał. Poczekamy, aż odbije swoje 6. Proszę Państwa, dzisiaj poniedziałek, wyjątkowy dzień. Nie lubię poniedziałków masakrycznie, muszę wtedy zbierać się po weekendzie. A muszę przyznać, że miałem bardzo intensywny weekend i spotkało mnie wiele miłych, ale też wiele przykrych rzeczy. Trochę o tych miłych też dzisiaj powiem, ale skupię się na tych przede wszystkim przykrych, które mnie spotkały. Dzisiejszy odcinek będzie o dumie. Nie sposób nie wspomnieć o dumie, nie wspomnieć jest o tym, kim jesteśmy i co robimy w momencie, kiedy jesteśmy w tak zwanym miesiącu dumy gejowskiej. Czerwiec jest przyjęty ogólnie jako dzień, miesiąc dumy gejowskiej. Wszystko zaczęło się bardzo, bardzo dawno temu, bo 51 lat temu, od zamieszek w dzielnicy, w jednej z dzielnic gejowskich w Stanach Zjednoczonych. Dokładnie ta miejsce, ta jak się nazywało? Greenwich, tak? W Greenwich. I dokładnie zadziało się to 28 czerwca 1969 roku. A zadziało się o tyle, że w pubie gejowskim zaatakowano osoby homoseksualne, biseksualne i transseksualne. Zaatakowali te osoby policjanci. I te osoby postanowiły się przeciwstawić i tym samym powstał taki bunt wewnętrzny, oddolny i tym samym rozlało się to na cały kraj. I od tej pory organizowane są marsze, różnego rodzaju parady równości, różnego rodzaju protesty przeciwko, a właściwie na rzecz tolerancji, na rzecz osób homoseksualnych, biseksualnych i transseksualnych. Tak to się zaczęło 50 lat i 51 lat temu, bardzo, bardzo dawno temu. To jest już historia, ale to jest historia, która ma niewątpliwy wpływ na nasze życie, na to, kim jesteśmy teraz, co robimy, jak możemy żyć i jak możemy się czuć. Ja chciałem powiedzieć, że duma jest trudnym słowem, a jeszcze trudniejszym odczuciem. Żeby być dumnym z siebie, trzeba przede wszystkim zacząć od samego siebie. Bo żebym był zadowolony z siebie, żebym był dumny z samym siebie, muszę przede wszystkim zaakceptować swój homoseksualizm. Muszę zaakceptować swoją, możecie to nazwać, odmienną orientację seksualną, czy też homoseksualną orientację seksualną, żeby być z tego dumnym. Do momentu, kiedy tego nie zrobię, trudno mi być pokryjomu dumnym z siebie. Dlatego też powinniśmy zaczynać od siebie, i najpierw od tożsamości, czyli najpierw od identyfikacji samego siebie, a dopiero później bycia dumnym z tej identyfikacji. Czy jestem dumnym gejem? Tak, mogę powiedzieć, że jestem dumnym gejem. Jestem jawnym, dumnym gejem. Zaakceptowałem w pełni siebie, zaakceptowałem w pełni swoje ciało, swój stan umysłu, to, że jestem zdolny do pokochania
osoby tej samej płci. To jest bardzo ważne, co teraz powiedziałem, bo ludziom się wydaje, że homoseksualizm to głównie polega na tym, żeby się pieprzyć z osobami tej samej płci. Nic bardziej, oczywiście też, ale nic bardziej mylnego, bo właśnie homoseksualizm to jest zdolność do kochania osoby tej samej płci i również uprawiania z nią aktywności seksualnej. Ale ta miłość, czyli zdolność kochania drugiej osoby, jest podstawą do tego, żeby identyfikować siebie jako osoba homoseksualna. Proszę Państwa, w piątek, będąc w klubie Ramona, moim ulubionym pubie, siedziałem sobie przy barze z moimi znajomymi. Jak zwykle dużo rozmawialiśmy. Nadal uważam, że siedzenie w klubie sprzyja wymianie poglądów, rozmowie, nie tylko na wymianie SMS-ów i umawianie się na potajemne randki na Grindrze. Nagle usłyszałem, że obok mnie siedzi człowiek, którego znam może jakieś 12-15 lat, i on ni stąd, ni zowąd po prostu jebnął taki tekst pod tytułem, że on generalnie brzydzi się otyłymi osobami. I patrzy się na mnie i mówi, że brzydzi się otyłymi osobami. Ja, żeby to potwierdzić, zapytałem go się, czy to prawda to, co on powiedział? Czy rzeczywiście to jest tak, że słowo, którego on użył w stosunku do mnie, to jest słowo, czy się brzydzi? Bo moim zdaniem jest to słowo, które jest mało adekwatne w ogóle do określenia jakiegoś swojego stanu. A już na pewno nie w klubie, nie wśród ludzi. Może chyba zabolało mi to może najbardziej, że w stosunku do mnie, ale mniejsza o to. Słowo brzydzę się. Jak trzeba być nakręconym wewnętrznie, żeby powiedzieć do drugiego osobie przy barze, w którym się siedzi wspólnie i pije piwo: słuchaj, brzydzę się przy tobie siedzieć, brzydzę się twoją osobą. Powiem wam, że byłem zaskoczony. Nie wiedziałem, co mam powiedzieć. Powiedziałem mu, że nie tak się buduje wokół siebie tolerancję i akceptację. Nie, to nie tędy droga. To nie, dlatego dziwię się też, że ludzie mogą nas nie lubić, ludzie mogą nas wykluczać, czy też ludzie mogą nas od siebie odsuwać, bo jeżeli sami wobec siebie, w grupie mniejszościowej, potrafimy być dla siebie tak mocno wykluczający, to jak potrafimy być bardzo wykluczający na zewnątrz? A człowiek chyba nie przejął się specjalnie tym, co powiedziałem, bo on mówi, że właściwie to on by czuł się lepiej, gdyby do tego klubu w ogóle nie przychodziły kobiety. Bo on też nie lubi kobiet. Była raczej młoda godzina, czyli myślę, że nie był w żadnym stanie upojenia ani alkoholowego, ani narkotycznego. W związku z tym, tym bardziej mnie dobił, bo ja lubię kobiety, lubię z nimi przebywać, w ogóle lubię ludzi. Lubię siebie, lubię ludzi, lubię z ludźmi rozmawiać. Chyba w życiu bym nie użył takich sformułowań. Zacząłem się zastanawiać w ogóle, którędy droga. Którędy droga też do tego, żebyśmy to my byli właśnie dumni z tego, że jesteśmy gejami. Skoro potrafimy być wobec innych tak mocno wykluczający. Wdałem się niepotrzebnie w dyskusję, wdałem się niepotrzebnie w jakimś tak, zaangażowałem się w mówienie mu o tym, że tak nie można, że to są złe słowa i tak dalej. Później zacząłem się zastanawiać, ale po co? Zużyłem na to tyle energii, zużyłem tyle swojego zaangażowania, że tak naprawdę to on pewnie ma w dupie to, co do niego mówię, i może nie warto nawet to wszystko mówić, używać i tłumaczyć mu, że tak nie można, że to jest niewłaściwe, że to od siebie powinniśmy budować, i jeżeli nie będziemy mieli swoich własnych sprzymierzeńców, to nigdy nie będziemy mieli sprzymierzeńców. Ale tak mówię, Boże, po co mi to? Na co mi to?
Po 15 minutach wykrzyczenia właściwie tego wszystkiego, jak to źle się czuje z tym jego słowem obrzydzenie i jak to źle się czuje z tym, co on mówił, że to jest po prostu masakra. To jest masakra. Proszę Państwa, mamy dzień, mamy miesiąc dumy gejowskiej. W tym roku wyjątkowo nie kroczymy w paradach. W tym roku wyjątkowo nie kroczymy nie bierzemy udziału w różnego rodzaju manifestacjach, imprezach masowych. Nie zaznaczamy swojej odrębności seksualnej. Nie zaznaczamy swojej dumy z tego, że jesteśmy homoseksualni lub biseksualni lub transseksualni, bo mamy czas zagrożenia epidemicznego. Mamy czas COVID-u, który sprawia, że musimy uważać, musimy zachować szczególną ostrożność. I tutaj Krzysztof mi przypomina, że pamiętajmy o tym, żeby zachować ten reżim, jeżeli chodzi o dystans społeczny, czyli te 2 metry odległości od siebie minimum. Pamiętajcie też, jak się już upijacie, z kim się upijacie, z kim wracacie do domu, też żeby zachować pewną odległość, jeżeli chodzi o reżim dystansu społecznego. Ale pamiętajcie przede wszystkim, żeby budować w sobie swoją dumę i swoją akceptację i zaczynać od siebie. Zaczynać od tego, żeby być dobrym człowiekiem dla siebie, bo takie cechy jak wzrost, kolor skóry, wygląd, czy pochodzenie etniczne, a już na pewno płeć, są rzeczami, których nie jesteśmy w stanie zmienić. To są cechy, które są przypisane do nas i nic nie jesteśmy w stanie zrobić, żeby je zmienić. Owszem, możemy zmienić stan majątkowy, możemy zmienić stan cywilny. Możemy oczywiście popracować nad swoim wyglądem, w sensie, że możemy być bardziej szczupli, bardziej grubsi. Natomiast niespecjalnie tutaj wykombinujemy, jeżeli chodzi o kwestie wzrostu czy koloru oczu. Pamiętajcie, że są różne cechy, które są nam nadane i z którymi musimy żyć, które musimy zaakceptować. I im wcześniej je zaakceptujemy, tym lepiej. Pamiętajmy, że jedną z tych cech jest również orientacja seksualna, której się nie zmienia jak rękawiczki. Orientacja seksualna jest cechą, która jest nadana nam. I to, że czujemy się homoseksualni, biseksualni lub heteroseksualni, nie do końca wpływa bezpośrednio od nas. Dlatego szanujmy siebie, szanujmy swoją orientację seksualną. Pamiętajmy też o tym, jak ciężko musi być, jak trudno musi być osobom, które nie są w zgodzie z samym sobą, które nie zaakceptowały swojej orientacji seksualnej, którym przyszło żyć w obecnych czasach na wsi, przyszło żyć w środowiskach, które są nietolerancyjne, przyszło żyć w rodzinach ksenofobicznych czy w środowiskach ksenofobicznych. Pamiętajmy o osobach, które z tego powodu doznają wiele trudności, mikro nierówności, które są gorzej traktowane, które muszą żyć w ukryciu. Szczęściem jest, że mogę być osobą grubą, szczęściem jest, że mogę być osobą homoseksualną i żyć w takim w społeczeństwie, w jakim żyję. I mam wokół siebie ludzi, którzy mnie kochają i których ja kocham, którym mogę oddać moje uczucie w podwójny sposób. Cieszę się, że tak mam. Ten człowiek przy barze, który mówi do mnie, że czuje obrzydzenie do mnie, to jest jego obrzydzenie. Jak musi być strasznie fatalnie. Ile energii trzeba w sobie wskrzesić, żeby powiedzieć do drugiego człowieka, słuchaj stary, mam obrzydzenie w związku z tym, że jesteś za gruby. Ile to trzeba, kurde, nad tym myśleć. Przykro mi, Michale, że... Tak, pamiętam twoje imię nawet. Przykro mi, Michale, że musiałeś zdobyć się na wyżyny swojej aktywności intelektualnej, żeby komuś przy barze powiedzieć coś takiego. Pamiętajcie o tym, żeby zadbać o siebie. COVID wcale nie zmalał. Zagrożenie to nadal jest bardzo aktualne. Nadal bardzo dużo ludzi zakaża się koronawirusem.
Bardzo dużo ludzi umiera na koronawirusa. Jest to nadal wirus, na którego nie mamy skutecznej szczepionki ani skutecznego leczenia. Podobnie jest też z HIV, tylko że HIV przenosi się innymi drogami. Pamiętajcie o tym, żeby zadbać o siebie, żeby budować swoją wewnętrzną siłę, żeby dzielić się swoją wewnętrzną siłą z innymi, żeby dawać z siebie to, co najlepsze. Nie jesteśmy w stanie zmienić świata od razu. Nie jesteśmy w stanie żyć w świecie bez wojen, bez zanieczyszczenia środowiska itd., itd. Nie wystarczy, proszę Państwa, obejrzeć 15-minutowy serial na YouTube, na Netflixie pod tytułem Świat umiera i nagle po prostu być aktywistą społecznym czy ekologicznym. Zacznijmy od siebie. Używajmy mniej plastiku, kochajmy więcej ludzi wokół siebie, segregujmy śmieci, starajmy się bardziej, lepiej odżywiać, ale przede wszystkim szanujmy siebie nawzajem. To jest bardzo istotna kwestia. To, czy dopierdolisz komuś w barze i zrobi ci się z tego powodu lepiej, to tylko zrobi ci się lepiej przez minutę. Moi drodzy, fajnie jest to, że jesteście. Fajnie jest to, że mówię do was. Fajnie jest też oglądać was i mówić do was. Mam nadzieję też, że weźmiecie sobie wiele rzeczy do serca, to co mówię. Żyjcie szczęśliwie, żyjcie tak, jakbyście chcieli żyć. Bo jeżeli nie będziecie żyli w zgodzie z samym sobą, to nie będziecie mieli co świętować. Bo żeby świętować miesiąc dumy gajowskiej, to trzeba być przede wszystkim dumnym z samego siebie. Dumnym z tego, kim jestem, co robię w życiu, z kim jestem, kogo kocham i jak zgodnie z tym postępuję. Litka, dziękuję ci bardzo. Ja też cię bardzo kocham. Dziękuję tym wszystkim, którzy mnie słuchają, którzy widzą, że i słyszą, że do nich mówię. I mam nadzieję, że nie pada to na Saharę, że chciałbym wam od jakiegoś czasu, zbieram się do tego, od samego właśnie początku, zbieram się do tego, żeby przeczytać wam pewien wiersz. Wiersz, który używamy najczęściej w dyskryminacji antykrzyżowej, razem z nią, w dyskryminacji, przepraszam, antydyskryminacyjnej, razem z Anią Kamińską, jak posługujemy się takim narzędziem, filmem, który zrobiła taka amerykańska trenerka Elliot, która mówi o nierównościach głównie wśród osób ciemnoskórych. Przeczytam wam ten wiersz i niech każdy sobie z niego weźmie tyle, ile będzie chciał dla siebie. On według mnie jest nadal bardzo mocno aktualny, mimo tego, że pochodzi ze starych czasów, bardzo dawnych czasów, czasów, kiedy przez chwilę panowali na świecie naziści. Posłuchajcie mnie przez chwilę. Wiersz nie jest długi, aczkolwiek bardzo wymowny. Kiedy przyszli po Żydów, nie protestowałem. Nie byłem przecież Żydem. Kiedy przyszli po komunistów, nie protestowałem. Nie byłem przecież komunistą. Kiedy przyszli po socjaldemokratów, nie protestowałem. Nie byłem przecież socjaldemokratą. Kiedy przyszli po związkowców, nie protestowałem. Nie byłem przecież związkowcem. Kiedy przyszli po mnie, nikt nie protestował. Nikogo już nie było. To wy sami decydujecie, kiedy należy zaprotestować, kiedy należy zawalczyć o siebie i o innych. To wy sami wyznaczacie swoje własne granice i wy sami wiecie, jak najlepiej o nie zadbać.
Mam nadzieję, że nigdy nie będę musiał się bić o podstawowe prawa dla siebie i dla swoich bliskich. Mam nadzieję żyć w takim państwie, w takim kraju, w takim świecie, kiedy to, co mi się należy, będzie mi dane. Dziękuję Wam za dzisiejszy odcinek. Muszę przyznać, że jestem trochę wewnętrznie poruszony. Cieszę się bardzo, że byliście dzisiaj ze mną. Życzę Wam miłego wieczoru.